Annuncio vobis gaudium magnum Habemus yeah. papam Udział świeckich w Urzędzie Królewskim Chrystusa. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 9 lutego 1994 roku. Pośród urzędów Chrystusa, o których mówiły w swoim czasie katechezy chrystologiczne, jest również urząd królewski, przewidziany i zapowiedziany w tradycji mesjańskiej, obecnej w Starym Testamencie. Założony przez Chrystusa Kościół uczestniczy dzięki Niemu w Urzędzie Królewskim, jak już wyjaśniliśmy w katechezach eklezjologicznych, możemy teraz i powinniśmy spojrzeć na rolę świeckich w świetle nauki o Kościele, jedności mistycznej i pasterskiej, która nieustannie dokonuje się w świecie odkupienia. Jeśli świeccy stanowią część Kościoła, co więcej, są Kościołem, jak powiedział Pius XII w swoim słynnym przemówieniu w 1946 roku, znaczy to, że również i oni złączeni są z najwyższym pasterzem Kościoła w jego Urzędzie Królewskim. Jak przypomina Drugi Sobór Watykański w Konstytucji Lumen Gentium, Jezus Chrystus, Syn Boży, stał się człowiekiem dla naszego zbawienia, a po spełnieniu na ziemi swego odkupieńczego dzieła, którego momentem kulminacyjnym była ofiara krzyża i zmartwychwstanie, i przed wstąpieniem do nieba powiedział do swoich uczniów – Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. To stwierdzenie w jego zamyśle oznaczało zlecenie uczniom posłannictwa oraz nadanie im władzy, ewangelizowania wszystkich narodów, wszystkich ludzi, a zatem uczenia ich, zachowywania Jego przykazań. Na tym polegało ich uczestnictwo w Jego urzędzie królewskim. Chrystus bowiem jest królem, ponieważ objawia prawdę, którą z nieba przyniósł na ziemię i którą powierzył apostołom oraz Kościołowi, by szerzyli ją w świecie poprzez całe dzieje. Żyć w prawdzie otrzymanej od Chrystusa i angażować się w jej szerzenie w świecie staje się więc obowiązkiem i zadaniem wszystkich członków Kościoła, również i świeckich, jak głosi Sobor, a następnie adhortacja apostolska Christi Fideles Laici. Są oni powołani do przeżywania swej chrześcijańskiej królewskości, urzeczywistniając w swoim wnętrzu prawdę poprzez wiarę, i dając jej świadectwo na zewnątrz poprzez uczynki miłości, i starając się, by również poprzez nich wiara i miłość stawały się zaczynem nowego życia dla wszystkich. Czytamy w Konstytucji Lumen Gentium: Pan, również za pośrednictwem wiernych świeckich, pragnie rozszerzać królestwo swoje, mianowicie królestwo prawdy i życia. Królestwo świętości i łaski, Królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Jak mówi dalej Sobór, uczestnictwo świeckich w rozwoju królestwa dokonuje się zwłaszcza poprzez ich bezpośrednie i konkretne działanie w porządku doczesnym. Podczas gdy kapłani, zakonnicy i zakonnice zajmują się sferą duchową i religijną, aby nawrócić ludzi i przyczynić się do wzrostu mistycznego ciała Chrystusowego, powołaniem świeckich jest rozszerzanie wpływu Chrystusa w porządku doczesnym poprzez bezpośrednie działanie w tym porządku. Zakłada to zarówno w ludziach świeckich, jak i w całym Kościele taką wizję świata, a zwłaszcza taką zdolność oceny rzeczywistości ludzkich, która uznaje ich pozytywną wartość a jednocześnie wymiar religijny, nakreślony już w Księdze Mądrości. Stworzyłeś człowieka, by panował nad stworzeniami, co przez Ciebie się stały, by władał światem w świętość i sprawiedliwości. Porządku doczesnego nie możemy uważać za system zamknięty. To immanentystyczne i świeckie pojęcie, nie do utrzymania z punktu widzenia filozoficznego, jest również radykalnie odrzucone przez chrześcijaństwo, które w ślad za Pawłem przyjęło od Jezusa naukę o porządku i mającym swój cel dynamizmie stworzenia, jako kontekście życia samego Kościoła. Wszystko jest Wasze, pisał apostoł do Koryntian, zwracając niejako uwagę na nową godność i władzę chrześcijańską. Dodawał jednak zaraz wyzaś Chrystusa, a Chrystus Boga. Parafrazując ten tekst bez zniekształcania jego sensu można powiedzieć, że przeznaczenie całego wszechświata związane jest z tą przynależnością. Powyższa wizja świata biorąca za punkt wyjścia urząd Królewski Chrystusa, w którym uczestniczy Kościół stanowi fundament autentycznej teologii laikatu w dziedzinie chrześcijańskiego zaangażowania świeckich w porządku doczesnym czytamy w konstytucji lumen Gentium, że powinni wierni poznawać najgłębszą naturę całego stworzenia jego wartość i przeznaczenie do chwały bożej i przez świeckie również dzieła dopomagać sobie wzajemnie do bardziej świętego życia tak, aby świat przepojony został Duchem Chrystusowym i w sprawiedliwości, miłości i pokoju, tym skuteczniej cel swój osiągał. W powszechnym zaś wypełnianiu tego zadania świeckim przypada szczególnie wybitne miejsce. Dzięki zatem swej kompetencji, w umiejętnościach świeckich i przez swą działalność. Uwznośloną wewnętrznie łaską chrystusową, winni oni wydatnie przyczyniać się do tego, aby dobra stworzone, doskonalone były dzięki ludzkiej pracy, technice i cywilizacji społecznej, zgodnie z przeznaczeniem, jakie im wyznaczył Stwórca, i z oświeceniem, jakie przyniosło Słowo Jego dla powszechnego pożytku wszystkich bez wyjątku ludzi, aby były między nich, Bardziej odpowiednio rozdzielane, i aby na swój sposób przyczyniały się do powszechnego postępu w ludzkiej i chrześcijańskiej wolności. W ten sposób Chrystus przez członki Kościoła oświecać będzie coraz bardziej całą społeczność ludzką zbawiennym swoim światłem. A ponadto ludzie świeccy, winni wspólnymi siłami, tak uzdrawiać istniejące na świecie urządzenia i warunki, jeśli one gdzieś skłaniają do grzechu, aby to wszystko stosowało się do norm sprawiedliwości i raczej sprzyjało praktykowaniu cnót, niż mu przeszkadzało. Tak postępując przepoją kulturę i dzieła ludzkie wartością moralną. Każdy człowiek świecki winien być wobec świata świadkiem zmartwychwstania i życia Pana Jezusa. I znakiem Boga żywego, wszyscy razem i każdy z osobna, winni żywić świat owocami duchowymi i napełnić go takim duchem, jakim ożywieni są owi ubodzy, łagodni i pokój czyniący, których Pan nazwał w Ewangelii błogosławionymi. Słowem, czym dusza jest w ciele, tym niechaj będą w świecie chrześcijanie. Jest to program oświecenia i inspirowania świata, sięgający początków chrześcijaństwa, o czym świadczy na przykład list do Diogneta. I również dzisiaj jest to królewska droga, via regia dla dziedziców, świadków i współpracowników Królestwa Chrystusowego.